Cześć. Już na pierwszy rzut oka widzę, że zdjęcia wyglądają imponująco. Opowiesz coś więcej o swojej pracy? Cześć, z ogromną przyjemnością, bo myślę, że jest tutaj dużo do powiedzenia. Jak zaczęła się twoja przygoda z fotografowaniem? Moja przygoda z fotografią w sumie zaczęła się już jak byłem małym dzieckiem. W tamtych czasach moja ciocia z wujkiem dużo podróżowali po świecie i przywozili dużo pięknych zdjęć. I do dzisiaj pamiętam, jak te zdjęcia robiły na mnie ogromne wrażenie. I wiedziałem już wtedy, że chcę w przyszłości też podróżować i robić piękne zdjęcia z takich wyjazdów. No popatrz, a teraz twoje zdjęcia możemy zobaczyć na mini wernisażu. To się nazywa pasja. Pasja w ogóle do fotografii daje takiego kopa do działania. Praktycznie cały czas staram się szlifować swój warsztat, realizować jakieś pomysły. Każde to zdjęcie, każdy kadr to jest jakaś historia, to są emocje, które mi towarzyszyły podczas fotografowania. Między innymi jeden z takich kadrów w Szwajcarii, zimowe zdjęcie z Julier Pass. Było to miejsce, które odkryłem przez przypadek, ale wracałem w to miejsce wielokrotnie. Widziałem to zdjęcie, że ta droga, jeżeli będzie odśnieżona, będzie idealnie kontrastować na tle tego pięknego zimowego krajobrazu. I cieszę się też, że to zdjęcie się dalej propaguje na świecie i nawet jest nominowane w wielu konkursach fotograficznych. Twoje zdjęcia zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Powiedz mi, od czego zależy dobra fotografia? Od sprzętu czy oka fotografa? W sumie na dobre zdjęcie wpływa bardzo dużo czynników, ale według mnie najważniejsze to jest po pierwsze oko fotografa i jego umiejętności. Sprzęt, tak, jest ważny, ale jest drugorzędny. Tylko chodzi o to, że jeżeli się już zajmujemy tak zawodowo i profesjonalnie fotografią, to zdecydowanie dobry sprzęt i dopasowany do dziedziny, którą się zajmujemy, pozwala fotografowi robić jeszcze piękniejsze zdjęcia i łatwiej mu realizować swoje wizje artystyczne. No dobra. Powiedzmy, że mam oko, ale sprzętu nie. Ile muszę wydać tak na początek? Tak naprawdę na sam początek wystarczy nawet telefon, który mamy w kieszeni. Bo idea jest tego taka, żeby samemu sprawdzić, czy mamy zajawkę do fotografii. Ale jeśli faktycznie jesteśmy w stanie poświęcić się fotografii, no to zdecydowanie warto sięgnąć po lepszy sprzęt. Tutaj możemy już ze średniej półki wybrać jakiś bezlusterkowy bądź lustrzankę i dobry obiektyw. Natomiast to może kosztować już, no, w zależności oczywiście od modelu, to kilka tysięcy złotych. Natomiast to, co uważam za ważne, to jest to, żeby zainwestować na początku w siebie, w jakieś kursy online, czy jakieś warsztaty z fotografem. Jeżeli jesteśmy już tak doświadczeni bardziej w temacie i już wiemy, czego potrzebujemy od sprzętu, to dopiero wtedy sięgamy po sprzęt z wyższej półki. No ale tutaj już tak naprawdę nie ma limitu górnego i to może kosztować od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Okej, te kwestie mamy już jasno. Co jeszcze warto zabrać ze sobą w daleki fotograficzny plener? Poza sprzętem fotograficznym tak naprawdę musimy wziąć ze sobą odpowiedni ubiór. Zdecydowanie inaczej trzeba się przygotować, jeżeli jedziemy w jakieś zimowe plenery górskie, a inaczej jeżeli jedziemy w jakieś ciepłe kraje, gdzie nie wymaga od nas tak dobrego przygotowania. Dodatkowo zdecydowanie warto się ubezpieczyć. Dobrze siebie ubezpieczyć, ale też i sprzęt, jeśli to jest możliwe. Poza tym ja na przykład opieram się raczej na transakcjach bezgotówkowych i nie biorę ze sobą dużej ilości gotówki. Daje mi to taką swobodę i szybkość wykonania jakiejś płatności. Nie mam stresu, że mam ze sobą bardzo dużo gotówki i też łatwo jest potem zarządzać takim budżetem i wydatkami w czasie podróży. A jak wygląda kwestia hoteli i dojazdów? Jeśli planujemy wypożyczenie samochodu za granicą, to zdecydowanie warto zainteresować się kartą kredytową, bo może się okazać, że wypożyczalnia wymaga taką kartę przy wypożyczeniu samochodu. I jeśli nie mamy takiej karty kredytowej, to albo może się okazać, że musimy zostawić jakiś duży depozyt w wypożyczalni, albo na przykład może się okazać, że ten koszt wynajmu wzrośnie, a już w skrajnych przypadkach też może się okazać, że nam po prostu odmówią wypożyczenia samochodu. No i ogólnie karta kredytowa też się przydaje przy noclegach w hotelu i na przykład jeśli się wybieramy w jakieś dalsze egzotyczne kierunki, na przykład do Azji, bo często się okazuje, że jeżeli musimy zapłacić jakąś dużą kwotę w jakimś sklepie, bo na przykład sobie chcemy kupić jakieś suweniry, no to w tym momencie będą od nas wymagać tylko karty kredytowej, bo się boją korzystania z kart debetowych.
Skoro już mówimy o podróżach, które miejsca najbardziej zapadły Ci w pamięć? Albo które najbardziej lubisz fotografować? Zdecydowanie Szwajcaria. Mimo że kraj jest bardzo mały i byłem tam już wielokrotnie, to nadal jest wiele miejscówek, które chciałbym odwiedzić i sfotografować. Za każdym razem, jak odwiedzam ten kraj, mnie po prostu zachwyca. Niesamowitym kierunkiem jest Islandia. Jest to praktycznie raj dla fotografów. Uwielbiam Włochy, w szczególności Dolomity i Norwegię. Wiem, że ciągle szukasz nowych zakątków i nowych plenerów na zdjęcia. Jak długie są takie wyjazdy i jak zazwyczaj wygląda życie fotografa? Tak naprawdę wyjazd może trwać w sumie nawet kilka dni tylko, albo może trwać nawet ponad miesiąc, ale niezależnie od długości takiego wyjazdu, na pewno jest bardzo intensywnie. Często, żeby przywieźć dobre zdjęcia z podróży, wymaga to dużej pracy, zaangażowania i też bardzo dużo wyrzeczeń, żeby być w tym odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. Poza tym trzeba też nosić ze sobą cały czas sprzęt, kilkanaście kilo i ciągle się jest w drodze. Dopasowuję moje wyjazdy do pogody, więc jestem w podróży i patrzę, jaka jest prognoza pogody w danym regionie i wtedy dopiero wybieram kierunki, które chcę odwiedzić i sfotografować. A to powoduje to, że ja nie mogę też noclegów z dużym wyprzedzeniem zarezerwować, więc ja mam taką strategię, że często rezerwuję z bardzo krótkim wyprzedzeniem, jednodniowym bądź dwudniowym i w tym przypadku zdecydowanie mi bardzo pomaga Booking.com do realizacji tego celu, bo mam wszystko pod ręką, szybko mogę zobaczyć w tej lokalizacji, jakie są dostępne noclegi i co mi się bardzo tutaj podoba, to że mogę zobaczyć, gdzie te noclegi są na mapie. Więc ja wtedy sobie dostosowuję te noclegi też pod kątem lokalizacyjnym. Oglądałem Twoje zdjęcia i sam już nie wiem, które najbardziej mi się podoba, ale mam jeszcze mnóstwo pytań. Postaram się, żeby były krótkie. A ja postaram się szybko na nie odpowiedzieć. Przed czy za aparatem? Zdecydowanie za aparatem. Co byłoby na Twoim wymarzonym zdjęciu? Myślę, że marzy mi się taki wyjazd na Antarktydę bądź Grenlandii i marzy mi się zrobić takie arktyczne kadry. Jeśli chodzi o aparat, nigdy nie oszczędzałbym na... dobrym obiektywie i stabilnym statywie. Mój fotograficzny idol to... Mam wielu fotografów, którzy mnie inspirują i których obserwuję, ale myślę, że takich osoby, które mnie najbardziej inspirują, to jest Daniel Kordan i Karol Nienartowicz. Zdjęcia wschodów czy zachodów słońca? Myślę, że zdjęcia wschodów słońca są bardziej magiczne i wyjątkowe, no ale zdecydowanie trudniej jest je odwiedzić, zobaczyć. Bardziej polskie czy zagraniczne miejscówki? Raczej bardziej zagraniczne, chociaż Polska ma naprawdę przepiękne miejsca do odprawiania. Każda pasja wymaga zaangażowania, poświęcenia, czasu i energii i na pewno możliwość dzielenia się tym z innymi osobami daje mi właśnie tą motywację do dalszego działania. Także bardzo dziękuję za rozmowę i za to, że mogłem się podzielić swoją pasją. Ja dziękuję za miłą rozmowę. No i oczywiście czekam na Twoje kolejne zdjęcia. Jestem przekonany, że na pewno w przyszłości pojawi się bardzo dużo pięknych kadrów.